Radne pytania Radia Olsztyn. przy mikrofonie Marek Lewiński. Witam, przedstawiam państwu naszych gości i są nimi radni sejmiku województwa. Z nami Stanisław Gorczyca, który reprezentuje Klub Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, dzień kłaniam dobra. się panie dzień radny. Dobra. Z nami także Marcin Kazimierczuk, radny z sprawa i sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dwóch doktorów za stołem, a rozmowa wcale nie będzie dotyczyć medycyny, szanowni państwo, tylko tego co dzieje się właśnie w samorządzie województwa, w sejmiku i w sprawach lokalnych. Zwracam się do Marcina Kazimierczuka, sprawa i sprawiedliwości. Jaką interpelację dotyczącą uchwał antysmogowych złożyliście przez Bernadette Hordajuk, przewodniczącą Sejmiku, do marszałka? Ta interpelacja dotyczyła dwóch projektów uchwał, tak zwanych antysmogowych, które zakazują stosowania węgla i drewna, a nakazują stosowanie gazu jako opał w województwie warmińsko-mazurskim. <laughs> Niestety byliśmy trochę zaniepokojeni jakby formą prowadzenia konsultacji społecznych. Bo, bo jak bo, rozumiem, projektów uchwał jeszcze nie ma, czy już projekty są? Projekty uchwał zostały przedłożone do konsultacji społecznych. One mm -hmm. zostały zawieszone na stronie internetowej, gdzie każdy z, mógł się z tymi projektami zapoznać. Z tym, że konsultacje zostały ogłoszone 21 bodajże grudnia, czyli chwilę przed świętami Bożego Narodzenia. W związku z tym ten okres świąteczny no, nie był zbyt szczęśliwy. Mieliśmy święta Bożego Narodzenia, później mieliśmy Nowy Rok, później mieliśmy święto Trzech Króli w związku z tym z tych miesięcznych ym, konsultacji, które są wymagane przez ustawę Prawo Ochrony Środowiska, to tak naprawdę zostało 14 dni i bardzo wielu samorządowców, radnych, przewodniczących rad gminy dzwoniło do mnie właśnie z takimi uwagami, że oni nie mieli czasu na to, aby się de facto zapoznać z tymi projektami uchwał, a tym bardziej wypowiedzieć. No pomimo dobrze, ale tego... to w takim razie chodzi wam o to, żeby te konsultacje społeczne a powtórzyć, b zawiesić w ogóle pracę nad taką uchwałą antysmogową, czy c w ogóle zaniechać ten pomysł? Właśnie Chciałam dokończyć, że pomimo tego, że ten okres, termin został de facto skrócony do tych 14 dni, to i tak przyszło. Około pół tysiąca negatywnych uwag do tych dwóch projektów uchwał i my jesteśmy tak jakby wyrazicielami opinii. Myślę, że większości mieszkańców armii Mazur, którzy są zaniepokojeni tymi projektami uchwał, które, tak jak powiedziałem, zakazują stosowania węgla i stosowania drewna w odpowiednich tam terminach i nakazują z drugiej strony stosowanie gazu. Teraz Jak z tej rozumiem sytuacji wojna na Ukrainie roz... was tylko utwierdziła w tym przekonaniu. To, to nie tylko nas, jako radnych Prawa i Sprawiedliwości z sejmiku województwa województwa, województwa ale myślę, że większość społeczeństwa w Armii Mazur i nie tylko, cały świat utwierdziło w tym, że uzależnianie się od gazu w tej sytuacji geopolitycznej, w tej sytuacji wojny na Ukrainie, gdzie Putin widać, odkrył swoje karty i ten gaz był de facto jego takim szantażem energetycznym w stosunku do Niemiec, w stosunku do Francji i to bardzo dobrze widać, bo te państwa. No Dobrze, ja by... i zatrzymajmy się teraz, Aha. panie radny, bardzo proszę, bo są argumenty przeciwko przyjęciu takiej uchwały antysmogowej. Pytanie, czy w myśl zarówno zarządu województwa, jak i radnych reprezentujących koalicję rządzącą w Sejmiku Województwa jest faktycznie wola podjęcia takich uchwał w tej chwili? Panie radny, zwracam się do Stanisława Gorczycy. Oczywiście ta pewna regulacja w z tytułu takiej uchwały y, musi być, ze względu na to, że takie są wymogi y, unijne i to powinniśmy zrobić. Mm -hmm. 14 województw regionów takie uchwały podjęło. Natomiast, I są dwie jak białe się, plamy, prawda? Tak, jak się znam na polityce, to tak zawsze jest, że ten obóz rządzący martwi się raz, a obóz, który jest w opozycji martwi się dwa razy. A więc polega to między, między, między innymi na tym, że opozycja martwi się po raz pierwszy, bo rzeczywiście pewnie chce zrobić dobrze, bo jest rozliczana przez wyborców i tak dalej, potem, Ale drugi raz, A drugi raz... Nie, nie. A drugi raz martwi się po prostu, jak zrobić z tego PR po prostu też. I ja myślę, że to jest bardziej PR-owe podejście, bo Przypomnę tylko, że Departament Środowiska od ponad roku pracuje nad projektami tych uchwał. To była przedstawiony projekt projektu, no bo przecież projekt jest stawiany również na sesji. Dopiero wtedy staje się, albo jak zostanie przegłosowany, to staje się po prostu już uchwałą, która będzie realizowana. I, i, i to tak wygląda. No dobrze, Czyli ale to z drugiej strony rozumiem, takie... że radny Kazimierczuk nie skłamał mówiąc o założeniach tej uchwały, prawda? O, odejście od węgla na rzecz tak, bo takie, bo takie są kierunki. Ja tylko powiem, że te, te prace rozpoczęły się ponad rok temu. Wtedy nie wiedzieliśmy, że będzie wojna na Ukrainie. Nikt nie, nie przypuszczał, że będą takie ceny paliw, w takich cenach będzie sprzedawany gaz czy węgiel. No, taka jest rzeczywistość. Rzeczywiście ta sytuacja jest dynamiczna, ale też warto pomyśleć. Że dzisiaj powinniśmy odchodzić właśnie od takiej energetyki opartej o węgiel, o gaz, o ropę, bo tak jest skonstruowany kraj. Wystarczy, że jeden dostawca, który jest takim dominantem na rynku paliw, Rosja, zakłóciła cały porządek energetyczny praktycznie no w tak, Europie. No tak, ale to teraz dobrze wiemy, więc, że ceny gazu będą wyższe, tak? tak A ale ta uchwała zachęca do tego, żeby jednak przechodzić na ja, 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 ja przypuszczam, że to zostanie uwzględnione i te kilkaset różnych uwag oczywiście y, musi być uwzględniona, ale mhm. to jest zupełnie inna rzeczywistość i te uchwały będą bardziej przyjazne, bo zawsze uważałem, że jeżeli po prostu coś w jakiś sposób zakazujemy, to przedstawiamy alternatywę. I nie tylko alternatywę, jeżeli chodzi o źródła, no powiedzmy, czy to ma być węgiel, czy gaz, tylko alternatywę ekonomiczną. A więc trzeba byłoby dla tych odbiorców tej energii zastosować różnego rodzaju rozwiązania ekonomiczne, żeby mogli udźwignąć po prostu te wszystkie zmiany. No dobrze, i rozumiem, że radni Prawa i Sprawiedliwości po takiej argumentacji, którą usłyszą ze strony przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, mówią, aha, dobra, to przekonaliśmy się. To znaczy, nie do końca, bo nie byłoby tej całej sprawy, gdyby nie to, że te konsultacje, pan radny mówił, że trwają od, czy prace trwają od około roku. Natomiast, jeszcze raz powtarzam, mieszkańcy Warmii i Mazur, jazy swojego doświadczenia wiem, nic nie wiedzieli o tych pracach, nic nie wiedzieli o żadnych konsultacjach. Dowiedzieli się niejako de facto po trzech królach, tak? czyli dostało im 14 dni. Na sesji lutowej Symiku również w, w, w porządku tej sesji nie znalazł się ten punkt. Dopiero w sprawach różnych my, jako radni prawa i sprawiedliwości, wywołaliśmy ten temat i dopiero wtedy dostaliśmy pierwsze informacje. Więc zaniepokojeni tym, że niejako panuje cisza nad tymi konsultacjami, że z radnymi opozycyjnymi nie chce się dyskutować, rozmawiać na temat tych projektów czy projektów do projektów. No to rozpoczęliśmy jakby Ale apelujecie akcję. o powtórzenie konsultacji społecznych pani radny? Te czy konsultacje nie? i tak i tak muszą się odbyć. Znaczy apelujemy to jest na razie, wymóg, to jest mhm. wymóg. na razie apelujemy o to, żeby na czas tego co się dzieje wokół nas zawiesić, zawiesić te postępowanie, te prace, bo to nie jest obowiązek. Artykuł 96 ustawy Prawo ochrony środowiska jest tak skonstruowany, że tam jest słówko może, czyli Sejmik Województwa Województwa Wojewódzkiego może uchwalić. Nie ma tam nakazu i nie ma też zakreślonego terminu. Więc apelujemy o to, żeby... Wstrzymać na razie pracę wróć i wrócić do tego tematu po tym, jak się uspokoi, panie radny? I... Nie, to nie jest możliwe. Powiem dlaczego. Dlatego, że słusznie słyszałem pana radnego wypowiedź, że rzeczywiście jesteśmy jednym z najbardziej ubogich regionów w Unii Europejskiej i to się z tym zgadzam, ale jesteśmy również wykluczeni transportowo, bo przecież to też widać, że, że nie mamy dróg szybkiego ruchu czy autostrad na terenie naszego regionu. I nie chciałbym też, żeby po prostu nic nie robić w zakresie poprawy klimatycznej, poprawy zanieczyszczenia powietrza i tak dalej, bo przecież mamy z tym do czynienia. A więc powinniśmy równolegle uwzględniać również taką sytuację jak teraz. Mhm. I, i, I to zawrzeć wszystko w tym. Projekcie jakby uchwały, która powinna obowiązywać nasz jako region, żeby dochodzić do tych standardów tak, jak dochodzi, dochodziła cała Europa. My nie możemy się zatrzymać i zawiesić i nic nie robić, bo później się ja okazuje, tak, że jest tak, za Panie późno. Radny, że odpowiedź na interpelację oczywiście dostaniecie, ale projekt z czasem pojawi się na sesji sejmiku i zostanie przegłosowany przez koalicję. To znaczy tak, chciałbym powtórzyć te argumenty, które tutaj zostały przytoczone. Nasze województwo jest najczystszym pod względem. Jakości powietrza w całej Polsce najbardziej lesistym, czyli ta kwestia opalania nie. drewnem, znaczy no jednym z najbardziej lesistych. Jednym z najbardziej. Ale to no, jak widzimy dookoła te drewno, Dobre które opuszanie. jakby jest składowane po tych wichurach, no to pytamy, co z nim będzie. A z jednocześnie i tu się zgodzę najbardziej biednym. Więc jakby skazywanie naszego województwa na ten nakaz palenia gazem, no to jest dla nas samobójstwo. Dlatego mówię, nie jesteśmy przeciwni takiej uchwale. Tylko nie teraz, i żeby ona nie nakazywała, i zakazywała, bo jesteśmy prowolnościowi. Ale... My, nam chodzi o to, żeby w tej uchwale na przykład znalazły się przepisy, które będą zakazywać stosowania tzw. kopciuchów, a promować kotły piątej i wyższej generacji Muszę na węgiel. Już, Muszę na już lepne. zacząć konkretną moderację. Jeszcze ostatnie zdanie Stanisław Górczyca, bo chciałbym, żeby panowie jeszcze jednym zdaniem się pożegnali na zupełnie inny temat. Proszę nie będzie nakazu ogrzewania gazem. Ale będzie jakaś sugestia, jeżeli będzie ta sugestia, będziemy zabiegać o to, żeby były dopłaty, żeby było to tak zrównoważone ekonomicznie, żeby ludzie po prostu mogli korzystać z bardziej ekologicznych środków. Panowie, jak idziecie w tej chwili do pracy, na przykład przy komisjach w Urzędzie Marszałkowskim do sal sejmików województwa i mijacie po prawej albo po lewej ręce olsztyńskie szubienice, to myślicie sobie, że ten pomnik powinien zniknąć? Tak? Czy nie? Już Krótkie da... pytanie, krótka odpowiedź. Już dawno powinien zniknąć. Tak, Konstytucja, Konstytucja, artykuł 13 i kodeks karny wyraźnie wskazują, że tego rodzaju symbolika totalitarnych reżimów powinna być zniszczona. I teraz Stanisław Górczyca w sprawie pomnika. Tak, ale są pewne uwarunkowania, które ze względów proceduralnych musimy wykonać. Ale jednak tak, szanowni państwo, co do tego jest zgoda. Stanisław Górczyca, Koalicja Obywatelska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Kazimierczuk, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję. Dziękuję. To były Prawda i Pytanie, się Olszty Awesome.